będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo gorąco i mam dla Was dwie wiadomości. Jedną dobrą i drugą złą. Od której zacząć? Od dobrej? Proszę bardzo. Za rok będą kolejne wakacje, a teraz zła. Za 3 dni tegoroczne wakacje dobiegną końca. Spotykaliśmy się 8 razy. Dzisiaj ostatni, 9 odcinek, bo jest 9 chórów anielskich. Ostatni nosi nazwę aniołów. Dzisiaj w kalendarzu nie tylko sobota, ale także liturgiczne wspomnienie świętego Augustyna. A wczoraj składaliśmy życzenia wszystkim Monikom. Wysyłaliśmy SMS-y, maile, czasami zanieśliśmy ptasie mleczne, ładny kwiatek, dołożyliśmy buziaka, bo święta Monika, ich patronka, to naprawdę niezwykła kobieta. Miała wiele problemów. Z kim? Oczywiście, że z mężczyznami, ale nie wszyscy mężczyźni są problemowi, bo znam wielu wspaniałych, świętych mężczyzn. Monika miała problemy z mężem, który niestety ją zdradzał, i z synem Augustynem, który wcale nie był chrześcijaninem, ale wytrwale dążył do poznania Chrystusa. Monika ścigała ich miłością i modlitwą i doścignęła, doprowadziła do uratowania jednego i drugiego. Oto jak mocne są kobiety. Ktoś mówi, nie wierz nigdy kobiecie. To nieprawda. Ja wierzę wielu kobietom. Większość pracowników naszej redakcji to kobiety. A święta Monika miała taką wiarę, że jej modlitwa doprowadziła do prawdziwego cudu. Co uczy nas ten ostatni dzisiejszy odcinek serialu Wakacje z duchami? Że warto się modlić. Wakacje dobiegną końca, ale ten kontakt z Duchem Świętym i z aniołami powinien być nieustanny. Oni rano, wieczór, we dnie, w nocy są nam ku pomocy. Do modlitwy się trzeba nieraz przymusić, tak jak do brania gorzkich lekarstw, do nauki, do pracy, która nam nie leży, do rannego wstawania, do przebaczania sobie urazów. Ale ten przymus jest błogosławiony, bo potem nigdy nie żałujemy, że udało nam się pokonać siebie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. A zatem walczmy o czas na modlitwę i o jakość naszej modlitwy. Niech to będzie wasze dobre postanowienie. Postanowienie aż do następnych odcinków naszych wakacyjnych seriali. Niech święci aniołowie mobilizują was do modlitwy. Niech modlą się z wami i za nami. Na naszą modlitwę twórców i realizatorów kanału Któż jak Bóg zawsze możecie liczyć. A teraz na cały nowy rok szkolny i akademicki przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał. Polećcie innym. A na dole wpiszcie swój komentarz. To nam bardzo pomoże, abyśmy byli dobrymi narzędziami w rękach Pana Boga. Któż jak Bóg?